Spotykamy się dzisiaj po to, aby przede wszystkim podziękować. Również chcemy pożegnać tych, których zostawiamy w tej wyjątkowej szkole oraz tych, którzy kończą pewien etap swojego życia, czyli pracowników oświaty z terenu gminy Międzyrzec Podlaski, odchodzących na emeryturę. Jesteśmy przekonani, że droga, na którą powędrujemy, dzięki Wam, drodzy Państwo, będzie trasą sukcesów, drogą szczęścia, muzyką, która będzie nam towarzyszyć. Będzie po prostu piękna. Nauczyciel to człowiek, który kształtuje młode pokolenia. Nauczyciel to człowiek, który wpływa na funkcjonowanie każdej rodziny. Nauczyciel to człowiek, który wpływa na kształtowanie również społeczności lokalnej. Chciałbym z tego miejsca wyrazić swoją ogromną wdzięczność i radość, że wspólnie możemy kształtować oświatę gminną i nadawać jej nowoczesnego oblicza. Dziękuję moim dyrektorom, dziękuję nauczycielom, dziękuję pracownikom oświaty, zarówno tych z administracji, ale również obsługi, bo tylko wspólne oddziaływanie, wspólne relacje, wspólne budowanie może przynieść tak piękny efekt, jaki widzieliśmy dzisiaj w postaci poloneza. Szczególne słowa kieruję do uczniów klas 8. Anna Eleonora Roosevelt, żona 32. prezydenta Stanów Zjednoczonych, pisze: przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń. Życzę Wam, abyście nigdy nie przestawali marzyć. To marzenia wyznaczają nam ścieżki. To marzenia wyznaczają nam powody do działania, ale też napełniają nas ogromną radością. Życzę Wam, aby Wasze wybory były wyborami przemyślanymi, ale jednocześnie wyborami, które będą sprawiały Wam radość i satysfakcję. Z tego mi chcę słowa skierować również do nauczycieli, pracowników oświaty, którzy odchodzą na emeryturę. Chcę Was zapewnić, że nadal jesteście ważną częścią oświaty gminnej. Pięknie jest przeżyć lata z dużą satysfakcją. Satysfakcją, że w każdym z Waszych uczniów jest część Was. Dziękuję Wam za taką radość dzielenia się tą mądrością i życzliwością. Słowa też wdzięczności kieruję do pracowników obsługi. Jesteście jednym z bardzo ważnych elementów systemu edukacji. Bez Was i bez Waszego wsparcia, bez Waszej współpracy z organami szkoły nie byłoby tak efektywnych działań w naszych placówkach. Chylę czoła, dziękuję za tą ciężką pracę. Moi drodzy przyjaciele, przed nami wakacje. Życzę Wam, aby były one spełnieniem Waszych marzeń, abyście podczas nich nawiązywali nowe znajomości, nowe przyjaźnie, ale też pamiętali, że powołani jesteście do odpowiedzialności. Odpowiedzialności za siebie i za swoich przyjaciół, kolegów. Bądźcie życzliwi, bądźcie odpowiedzialni i do zobaczenia 1 września. Wszystkiego dobrego. Nie tak łatwo jest zagonić młodego człowieka do nauki. To ci, którzy wiedzą, którzy pracują, którzy specjalizują się w tym, wiedzą, jak to trzeba rano przygotować, żeby ten człowiek młody wstał. Jemu się nie chce wstawać, tak? Kto z Was rano wstaje do szkoły? Chętnie ręka do góry. Kto lubi rano wstawać? Rano lubi 3%. O, tam nikt. No zobaczcie, już rano jest problem o 7, żeby Was obudzić. Potem trzeba Was tam do szkoły dostarczyć bezpiecznie, żeby nikt nie chodził. Tu przejście jest niebezpieczne.
dużo tirów jeździ. Trzeba uważać. Uważacie na ciężarówki? No, wszyscy uważają, bo jakby nie uważali, to już by was dawno tu nie było. Dobrze, musicie uważać. To jest podstawa. No ale trzeba was też tu dowieźć. Niektórzy rodzice was tu dowożą, żebyście się bezpiecznie uczyli. No i później, proszę państwa, cały ten proces, te wszystkie miesiące w ciągu roku szkolnego, kiedy nauczyciele zmagają się z nami, z uczniami, żebyśmy czytali, pisali, uczyli się, liczyli, a co jeden to nie umie liczyć, teraz co drugi nie umie czytać. I to wszystko, słuchajcie, jest ciężka praca nauczycieli. Za to im dzisiaj jako poseł chciałbym bardzo podziękować, bo gdyby nie nauczyciele, to poseł by nie umiał pisać. Gdyby nie nauczyciele, rodzice, to poseł by nie umiał policzyć do 100, do 10 by człowiek nie umiał policzyć. To wszystko, szanowni państwo, jest zasługa nauczycieli. I tak człowiek zastanawia się po latach, jak ważny jest trud nauczyciela, jak ci nauczyciele, których spotykaliśmy, pamiętamy, jak oni bardzo kształtowali naszą rzeczywistość i budowali nasz wizerunek, budowali nasz charakter. Za to im serdecznie dziękujemy. Tu ostatnio na uroczystości pani dyrektor wspominała te uroczystości nadania imienia szkole podstawowej patrona Mikołaja Kopernika. Tam tutaj występował kolega radny z powiatu. Mówił o tych właśnie nauczycielach, dyrektorach, którzy byli takimi pionierami w swoich środowiskach, którzy w takim czasie, jeszcze kiedy nikt bardzo motoru nie miał, jeździli nawet niektórzy motorami tutaj do szkoły, byli takimi nowoczesnymi nauczycielami, dyrektorami. I też dzisiaj tacy nauczyciele są i tacy pracownicy są w gminie Międzyrzec Podlaski, którzy tę innowacyjność kształtują również w tym najmłodszym pokoleniu. I za tę kreatywność, za ten dynamizm, za te właśnie serdeczne twarze dziękuję. Bo ja siedzę sobie tutaj z przodu z księdzem proboszczem, rozmawiamy z dyrektorami, rozmawiamy z nauczycielami i to są naprawdę wspaniali ludzie. Takich nauczycieli jak gmina Międzyrzec, takich dyrektorów nie ma żadna inna gmina. Za to, panie wójcie, bo to ty jesteś też nauczycielem, specjalistą. Ja cię też zawsze obserwuję, panie wójcie, jak byłeś jeszcze dyrektorem w liceum, jak ta szkoła, jak ta młodzież, jak cię wszyscy lubili. I to wszystko właśnie później kreowanie tych liderów, nauczycieli, dyrektorów oświatowych, tych placówek naszych tutaj gminnych. To jest kwestia również doboru kadry, tej menadżerskiej, tej właśnie edukacyjnej. To jest właśnie ten zmysł organizacyjny specjalisty, który się na oświacie zna. I dziękuję, że taką właśnie zdolność pan wójt na co dzień wykazuje. Proszę państwa, to są bardzo, bardzo, bardzo zasłużone panie dla oświaty. Nie tylko nauczyciele, ale pracownicy obsługi. Jak ktoś czasami mówi, że pracownik obsługi nie ma wpływu na to, co na młodych ludzi to nie jest prawda. To nie tylko porządek, ład i sprawy administracyjne, ale to także postawa pań, które dają wzory młodym ludziom. I wielkie brawa, tak oczywiście. A ponieważ są panie, chciałbym zabrać głos w związku z tym na początek pani Bogusławie Siłuszyk, proszę bardzo. Że kiedyś, tak jak my dzisiaj odchodzimy na emeryturę, wy też, moi drodzy, odejdziecie szczęśliwi i spełnieni. Życzę wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, dużo szczęścia, radości, odpoczynku, wszystkiego dobrego. Emerytka, celebrytka. Gdy zostanie emerytką, wreszcie będzie celebrytką. Odchodząc na emeryturę, zaczyna drugą życiaturę. Pieniążki co miesiąc dostaje stale. Pracować nie musi wcale. Nikt jej głowy nie zawraca. Ona już nie wie, co to praca. Ciągle teraz odpoczywa. Można rzec by, że leniwa. Cóż, celebrytką być się nadaje. W końcu zacznę zwiedzać ciepłe kraje. Ciepłe i zimne dla ochłody. Coś dla zdrowia i urody. Zrobię w końcu coś dla siebie, by się poczuć tak jak w niebie. Będę leżeć, stać czy chodzić. Nic mnie teraz nie obchodzi. Zawsze było, zrób coś, daj, ugotuj. Teraz wreszcie będzie spokój. Dziś niczego już nie musi, chociaż wszystko wkoło kusi. Grządki w zielu nieopielone, trawy jak las niewykoszone. Drzewa by przyciąć, bo już czas i pora. Co jeszcze zrobię dziś do wieczora? Może ugotuję coś swojej rodzinie, bo wtedy czas mi szybciej minie. Czasu za dużo, a miało być miło.
Nie mam co robić, tak się złożyło. A tak marzyła, myślała, śniła, że w końcu nic nie będzie robiła, że nadszedł czas już tylko dla siebie. Już jedną nogą była w niebie. Wszystko prysnęło jak bańka mydlana, krząta się w kuchni od samego rana. Nie po drodze mi być celebrytką. Czy już wiecie? Chcę być emerytką na tym świecie. Koniec roku szkolnego jest zawsze dniem bardzo wyczekiwanym. Momentem podsumowania pracy, którą wykonywaliśmy wspólnie w ciągu całego roku szkolnego. Wspólnie. To znaczy ramię w ramię z organem prowadzącym szkołę, czyli gminą Międzyrzec Podlaski, organem nadzoru pedagogicznego, czyli lubelskim kuratorem oświaty, we współpracy z rodzicami, którzy są nieodłącznymi partnerami szkoły oraz wieloma instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, które działają na rzecz naszych uczniów i w trosce o ich rozwój. Szkoła jest przecież wspaniałym miejscem do spotkania, do podejmowania wspólnych działań, inicjatyw, do prowadzenia dialogu. Za tę gotowość i wsparcie dzisiaj z tego miejsca dziękuję wszystkim Państwu. Dziękuję i gratuluję wszystkim nauczycielom, zwłaszcza tym, którzy pracują w mojej szkole. Dziękuję Państwu za wszelkie podejmowane wysiłki, za pasję, z jaką codziennie na nowo przychodziliście do szkoły. Za każdą aktywność na rzecz kształtowania tych młodych ludzi. Dzisiaj jest ten moment, w którym wiemy, że naprawdę było warto, a to, co robimy, ma sens. Dziękuję wszystkim niepedagogicznym pracownikom szkoły za codzienną pracę wykonywaną z wielkim zaangażowaniem. I wreszcie dziękuję Wam, szanowni rodzice. W pierwszej kolejności dziękuję Państwu za obecność w życiu szkoły, a to życie było w tym roku niezwykle aktywne. Za piękne towarzyszenie swoim dzieciom. Dziękuję Państwu za wzorową współpracę ze szkołą i za pełną zatroskania postawę o losy naszej placówki. Dzisiaj rozpiera mnie duma. Mam przed sobą wielu ambitnych i utalentowanych młodych ludzi, którzy są uczniami naszej szkoły. Gratuluję Wam promocji do następnej klasy, bo wszyscy taką otrzymali. Drodzy absolwenci, pożegnania nigdy nie są łatwe, zwłaszcza gdy przychodzi pożegnać się po latach spędzonych w murach szkoły. Wspólnie przeżywaliśmy Wasze sukcesy i chwile słabości. Z satysfakcją obserwowaliśmy, jak na naszych oczach dorastaliście, a Wasza postawa stawała się bardziej dojrzała i odpowiedzialna. Jesteśmy z Was dumni. Naszym wspólnym celem było ukształtowanie młodego człowieka, potrafiącego poradzić sobie w życiu, umiejącego stawiać sobie cele i dążyć do ich osiągnięcia. Jesteście gotowi, by rozpocząć nowy etap w swoim życiu. Starajcie się, aby podejmowane wybory były przemyślane i sprzyjały spełnianiu Waszych oczekiwań i marzeń. Pod opieką Waszej wychowawczyni, pani Anny Meleszczuk-Domańskiej, tworzyliście nieprzeciętną klasę, która na długo pozostanie w naszej pamięci. Gratuluję wszystkim pomyślnego zakończenia nauki na etapie szkoły podstawowej. Na zakończenie jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że przeżycie tego roku szkolnego było dla nas jak najpiękniejszą historią. Życzę wszystkim udanych wakacji, które dzięki panu posłowi zostały wydłużone, wypoczynku w gronie najbliższych oraz sukcesów w przyszłości. Dziękuję. Ewelina Matejko. Tradycją szkoły jest, że co roku wybierany jest super absolwent. Niełatwo jest otrzymać tę statuetkę. W tym roku otrzymuje ją Ewelina Matejko. Otrzymuje również świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem. Otrzymała średnią ocen 5,33
Podziękowanie za aktywną pracę w Szkolnym Kole Wolontariatu i reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym. Emilia Karwowska, uczennica otrzymująca świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, średnia ocen 5.0. I podziękowania za aktywną pracę w Szkolnym Kole Wolontariatu oraz reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym. Maja Samociuk. Otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, średnia ocen 4,83. Podziękowanie za aktywną pracę w Szkolnym Kole Wolontariatu, Samorządzie Uczniowskim oraz Gazetkę Kaftanik. Amelia Węgrzeniak. Amelia otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, średnia ocen 4,76. Podziękowanie za aktywną pracę w Szkolnym Kole Wolontariatu i reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym. Piotr Głuchowski. Piotr otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły oraz podziękowanie za aktywną pracę w Szkolnym Kole Wolontariatu. Maciej Kondracki. Maciej otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły oraz podziękowanie za aktywną pracę w Szkolnym Kole Wolontariatu i Gazetce Kaftanik. Wiktoria Płudowska. Wiktoria otrzyma świadectwo ukończenia szkoły oraz podziękowanie za aktywną pracę w Szkolnym Kole Wolontariatu. Aleksandra Romaniuk. Ola otrzyma świadectwo ukończenia szkoły oraz podziękowanie za aktywną pracę w Szkolnym Kole Wolontariatu. Lena Sidorczuk. Świadectwo ukończenia szkoły oraz podziękowanie za aktywną pracę w Szkolnym Kole Wolontariatu i Samorządzie Uczniowskim. Michał Sierchej. Otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, podziękowanie za aktywną pracę w Szkolnym Kole Wolontariatu, Samorządzie Uczniowskim, reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym. Krystian Tarkowski. Otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, podziękowanie za aktywną pracę w Szkolnym Kole Wolontariatu i Gazetce Kaftanik. Zapraszam Julię Wasiłek. Julia otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, podziękowanie za aktywną pracę w Szkolnym Kole Wolontariatu, Samorządzie Uczniowskim, reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym. Bartłomiej Węgrzyniak, to jest brat Amelki. Nie udało mu się otrzymać świadectwa z wyróżnieniem, ale na kolejnym etapie na pewno podoła. Bartek otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, podziękowanie za aktywną pracę w Szkolnym Kole Wolontariatu. I Jagoda Zdunek. Jagoda otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, podziękowanie za aktywną pracę w Szkolnym Kole Wolontariatu i Gazetce Kaftanik. Za wysokie wyniki w nauce i postawę godną uczniów. Wiktor Tymoszuk, Julia Mikołajczuk, zapraszam. Klasa druga. To są też prymusi klasy drugiej. Wysokie wyniki w nauce i postawa godna. Jeszcze nie teraz.
Maja Pszczółkowska i Jan Sidorczuk. To są uczniowie z klasy trzeciej, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce i postawą go. Igor Makaruk i Daniel Antonik. Igor otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, średnia ocen 5,09, dyplom za zajęcie drugiego miejsca w drugiej gminnej lidze przyrodniczej z matematyki. Daniel Antoniuk otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, średnia ocen 4,82 i dyplom za zajęcie trzeciego miejsca w drugiej gminnej lidze przyrodniczej z przyrody. Lena Nowińska i Szymon Ostapiusz. Lena Nowińska otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,08. Szymon Ostapiuk otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,0 i dyplom za zajęcie drugiego miejsca w drugiej gminnej lidze przyrodniczej z matematyki. Patryk Ostapiuk otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, średnia ocen 4,79 i dyplom za zajęcie trzeciego miejsca w drugiej gminnej lidze przyrodniczej z matematyki. W tym roku czytelnikiem roku 2022-2023 została Laura Nowińska, uczennica klasy pierwszej. Laura, zapraszam. Tyle rzeczy się działo, tyle wspaniałych rzeczy nas spotkało. Jeszcze niedawno przedszkole kończyliśmy, a dziś z nas nowy etap czeka. Czas nabrać siły na wakacje i nową drogą życia uciekać. Hola, hola, nie tak prędko, pożegnać ładnie się wypada, a niezwykłe pa, wakacje i odchodzi gromada. Dobrej duszy, gracje zawsze ma, dobrej duszy, odrobną. Włączyłeś? Okej, już działa. Dobry duszek rację zawsze ma, dobry duszek o dobre zachowanie nasze dba. Coś poważnego, więc wymyślić musimy. Może jakieś przedstawienie zrobimy? Wołam Rafała, on ma dzisiaj straszne golenia. Rafał, chodź tutaj, jest zadanie, trzeba wymyślić przedstawienie. To ja wołam Zosiu, ona ma dla każdego dobrą minę. Zosia, twojego serca nam potrzeba, bez twojego wsparcia się nie da. Mateusz, Janek, chodźcie tutaj, to umiecie szyć jak babcia na drutach. Coś wymyślicie, porymujecie i przedstawienie fajne wykombinujecie. Sami nie damy rady, to się uda, potrzebujemy kogoś do walki w trudach. Maja, Alek. O nie, dzwoni już na lekcji dzwonek. Więc na razie się zbierajmy, na lekcji uważajmy, ale postarajmy się wymyślić coś ciekawego, żeby nie zrobić smutnego tego przedstawienia naszego. Ja tak kocham nasze panie, naszych panów. Serce oddałbym za nich. Jak wam pokazać, że dobrze mi było i szkoda, że to wszystko się skończyło. Co wymyślić państwu, żeby się podobało, żeby wiedzieli, że bez nich już tak nie będzie wesoło. Już wiem, co zrobimy. Państwa i wszystkich rozweselimy. Thank you.
marzenia w ruch, spełnię je wszystkie, kiedy chcę. Odliczam już, a gdy usłyszę słowo start, rozkręcę się, powiem, że czeka na mnie świat. Siłę mam wyzbić się do góry, siłę mam wypatrzeć na chmury, siłę mam wylecieć daleko stąd. Siłę mam wyzbić się do góry, siłę mam wypatrzeć na chmury, siłę mam wyjść czasami pod prąd. Mimo, że na chwilę odchodzimy z tej szkoły, jestem w sumie bardzo wesoły. Odpocznę, zgromadzę siły, będę dla wszystkich miły. A po wakacjach wrócimy tutaj, zmienimy tylko klasę. Będą oceny, może nowy rozmiar buta, a państwo na nowej drodze będą mieć nowe cele życiowe. I musimy obiecać sobie, że jak nasi państwo będą szli, to nie będziemy patrzeć w podłogę. Racja, wiedli zawdzięczamy. Taki pan i taka pani, jak z cechami mamy. Więcej zrzymujemy, opowiemy tym sposobem po prostu o tym, co czujemy.